Moravczyk na ekranach, kapitan błękitnych. Koseczki próbuje uwolnić się spod opieki prażenicy. Teraz szansa Koseczki. Dobre podanie do Juszkowiaka. Juszkowiak pole karne. Gol! Wspaniała akcja biało-czerwonych. Koseczki świetnie wyłożył piłkę Andrzejowi Juszkowiakowi. Ten, podobnie jak w ostatnich trzech meczach reprezentacji, zdobywa bramkę i już na początku prowadzimy 1-0. Licząc od występu z Litwą, Słowacy rozegrali 18 meczów, odnosząc 7 zwycięstw. Kozak nadal poza boiskiem, Świerczewski. Prawą stroną pędzi Jaskulski. Świerczewski i teraz Świerczewski! Gol! Prowadzi ze Słowacją 2-0. Oto Piotr Świerczewski w pełnym biegu uderza prawą nogą. Pęcel odbija piłkę. Szybki start Tomasza Wieszczyckiego, który wykorzystuje szansę i zdobywa trzecią bramkę w historii swoich występów w drużynie narodowej. Wieszczycki. Wieszczycki i Bukalski weszli w drugiej połowie meczu z Izraelem i wówczas ich gra została wysoko oceniona. Potwierdzają te opinie z poprzedniego spotkania w dzisiejszym występie. Sedlaczek chyba się pomylił, upominając żółtą kartką Koźmińskiego. Brał udział Wieszczycki, Koźmiński wybił piłkę, widocznie arbiter austriacki potraktował to kopnięcie jako niesportowe zachowanie. Rzut wolny dla Słowaków. Teraz żółta kartka dla Wieszczyckiego. Robert Sedlaczek ma 40 lat, mieszka w Wiedniu, jest właścicielem stacji benzynowej, po raz pierwszy gości w Polsce. Niedawno obchodził jubileusz. Na początku czerwca prowadził 150. mecz Bundesligi Austriackiej. Nowak, kontra, szybkie wyjście Polaków z własnej połowy, zagranie do Koseckiego. Kosecki, pole karne, strzał, gol! Polskiego zespołu. Roman Koseczki, lewa noga, strzał płaski i 3-0. Dotychczas w występach w drużynie narodowej Roman Koseczki strzelił 16 bramek. To jest jego 17 gol. Czas na stabilizację olimpijczyków. Rodziny się powiększają. Sukcesy sportowe coraz większe. Wałdoch jest przecież zawodnikiem Bundesligi. Wprawdzie jego klub spada do drugiej ligi, ale kto wie, czy nie przejdzie do innego zespołu. Nowak. I gol! 4-0! Proszę Państwa, tego chyba się nikt nie spodziewał.
4-0. Dotychczasowym dorobku reprezentacja Polski ma 7 bramek. 7 także straciła. Poprawiamy bilans bramkowy, prowadząc 4-0. Solar. Waldo. Ciekawe, jak będzie miała na imię córka Waldocha. Może Słowacja. I Juczkowiak, pusta bramka, 5-0. Tak jest! To już przechodzi wszelkie wyobrażenia o możliwościach naszej drużyny. Druga bramka Juczkowiaka w tym meczu. 5-0. Zgotani Słowacy, spuszczone głowy. Łąk Glonka, którego Juczkowiak ograł jak kiedyś Włodzimierz Lubański, Anglika Bobby Moore'a. Kosecki. Nowak. I oto, proszę Państwa, koniec. Efektowne zwycięstwo biało-czerwonych na zabrzańskim stadionie. Gromimy reprezentację Słowacji 5-0.